Jestem Polką. Kocham swoją ojczyznę. Chcę patrzeć, jak ona codziennie staje się piękniejsza, bogatsza, jak jest radosna radością ludzi. Nie będę biernie stać i patrzeć, jak demontują moje państwo. Będę protestować, będę o tym głośno mówić, bo nie mogę się zgodzić na to, by te wartości, którym poświęcili życie moi przodkowie, były niszczone. Bądźmy razem! 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 Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Mateusza Kijowskiego o zabranie głosu. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Przyszliśmy tutaj, żeby bronić demokracji. Demokracja to taki ustrój, w którym możemy ze sobą rozmawiać. Wszyscy możemy ze sobą życzliwie rozmawiać. Nie musimy na siebie krzyczeć, nie musimy się obrażać jedni na drugich, nawet kiedy mamy inne poglądy, nawet kiedy mamy inne preferencje, kiedy głosujemy na kogo innego, kiedy mamy sprzeczne ze sobą interesy. Nawet w takiej sytuacji możemy razem budować demokrację, bo demokracja to jest władza wszystkich ludzi. Wszyscy wyborcy głosują i dają ostateczny wynik wyborów, przesądzają o wyniku. Dlatego dzisiaj, kiedy zbliża się w okręgu 59 od Łomży po Suwałki, przez Grajewo, Ostrołękę. Przepraszam, Ostrołęka nie. Ostrołęka przyjechała. Jest z nami Ostrołęka! W całym 59 okręgu będą wybory uzupełniające do Senatu. Będziemy mieli możliwość, czy państwo będziecie mieli możliwość wyrazić swój głos. Nie można z tego zrezygnować. W czasie ostatnich wyborów parlamentarnych połowa obywateli nie poszła do głosowania. Nie wyraziła swojego głosu. Przez to być może dzisiaj bardziej narzekają, są niezadowoleni z wyniku. Nie można narzekać, kiedy się nie bierze udziału. Bardzo wszystkich serdecznie zachęcamy. Przyjdźcie w niedzielę do urn, wrzućcie swój głos zgodnie z własnym przekonaniem, zgodnie z własnymi preferencjami, ale nie odpuszczajcie wyborów. Wybory to święto demokracji. Niewiele ponad 3 miesiące temu, 18 listopada, napisałem artykuł, że trzeba powołać KOD. Nie spodziewałem się takiego odzewu, nie spodziewałem się tego, że powstanie organizacja, która w tej chwili liczy już ponad 200 tysięcy ludzi w Polsce. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Otóż mamy ekipę rządzącą, która doszła do władzy metodą oszustwa wyborczego. Robiła obietnice socjalne, a nie obiecywała, że będzie niszczyć państwo. Nie obiecywała, że będzie odbierać ludziom wolność, że będzie niszczyć demokratyczne instytucje. Obiecywano góry pieniędzy, których też oczywiście nie będzie, bo te pieniądze nie istnieją. Może pan Morawiecki sobie opowiadać o bilionie złotych, ale on ma ten bilion w rozumie i nigdzie poza tym. Proszę Państwa, to, co się w tej chwili dzieje, z każdą kolejną pisowską ustawą Putin w Moskwie odpala kolejnego szampana z radości. Chciałem Państwu powiedzieć o ostatnim, najnowszym, wyjątkowo wrednym pomyśle tej ekipy. Wpadaj, gnoju. Dobra. Wpadaj. Ja mam propozycję, nie krzyczmy na pana, przytulmy go. Dobra. Przytulmy, bo on potrzebuje miłości. Jasne. Dużo miłości potrzebuje, żeby nie krzyczeć. To jest biedny, okłamany człowiek, który nie wie, który uwierzył w te bzdury, które Kaczyński opowiada i myśli, że one są prawdą. Tak, i teraz to jest wielki wódz, Sulejman Karbowaty,
sułtan Kaczystanu, który nawet życiorys ma zmyślony prawie cały. Ja mam nieprzyjemność go znać od ponad 40 lat. I wiem, jaki on miał życiorys prawdziwy. 13 grudnia spał do południa, a potem bał się wyjrzeć przez okno nawet. No. Proszę Państwa, ale powiem o tej najnowszym pomyśle, bo on jest wyjątkowo groźny. To jest ustawa, projekt ustawy przyjęty przez rząd, który pozwala każdemu człowiekowi mieszkającemu na wsi w każdej chwili zabrać jego nieruchomość. Zabrać mu ziemię. Ma być takie prawo wprowadzone, że ziemię rolną, znaczy nie tylko, nawet dużą działkę wcale nierolną, będzie można sprzedać tylko Agencji Nieruchomości Rolnych albo rolnikowi indywidualnemu, który jeszcze musi być sąsiadem i musi jeszcze mieć pieniądze i chęć kupienia. Czyli w większości przypadków jedynym możliwym kupcem zostanie Agencja Nieruchomości Rolnych. To oszustwo jest sprzedawane przez kłamstwo propagandy jako ochrona gruntów rolnych. W rzeczywistości to jest ustawa o stopniowym rabunku prywatnych własności na rzecz państwa. Ja nie będę o szczegółach tej ustawy opowiadał, bo to nie jest miejsce na wieczór na to. Ale warto by tacy ludzie jak ten pan przed chwilą się zastanowili, czy warto popierać władzę, która chce mu cały majątek zabrać. Bo wszystko ma być państwowe.